W kolejnym dniu piękne słońce, 7 rano, bezchmurne niebo. No może gdzieś tam jakaś chmureczka, ale to nic. Zobaczcie, tu piękne niebo, zapowiada się dzisiaj piękny słoneczny dzionek. Więc zapraszam Was do oglądania, do kolejnego dnia spędzonego z nami, a my jedziemy do szkoły. Dzisiaj sobie zrobię na śniadanie, na masełku podsmażę szparagi. One są, ostatnio jakie smażyliśmy, to są no przepyszne, więc sobie je podsmażę i wbiję do tego jajko, takie przypiórcze, nie, z perliczek chyba mam to jajko od teściowej. Mi się jakoś, wczoraj to się pomyliłam na blogu, perliczki. W każdym razie wbiję sobie takie jajko do tego, pomidorka i będzie pyszne śniadanko. Śniadanko gotowe, życzę Wam smacznego jak coś jecie i dalej lecimy z tym dniem. Mięsko mam z indyka zmielone, do tego taki wiecie wywar rosołowy trochę wlałam, troszeczkę, dałam tutaj, a to ta papka to jest pieczarki podsmażone z cebulką, miałam zrobić z mięsem i kapustą takie mieszane, ale jednak zrobię z mięsem samym, pieczarkami, cebulką to wszystko wymieszam, doprawię jeszcze jakieś tam przyprawy i tak dalej i będę lepić, słuchajcie, pierogi. Mam już kółeczka naszykowane, słuchajcie, garczek, ten jest idealny wymiar do pierogów, bardzo fajnie się wykręca. Powiem Wam, że wymiar pasuje mi, bo takie będą większe, nie takie za małe. Biorę się, słuchajcie, dalej tutaj za robotę, bo mam dzisiaj naprawdę mało czasu, ale jak już zrobię te pierogi, a będę robiła z kila mąki chyba, na razie mam z pół kila naszykowane, to potem opowiem Wam wszystko co jak i z Wami się połączę, bo na razie to tak dzisiaj na szybciutko. Już któraś już warstwa gotowa do wody, woda się gotuje i tak wiecie, sobie pomału tutaj działam. Ale jakie mi ładne wyszły, takie grube, znaczy grube, nie ciasto grube, tylko takie, o Jezu, no pełne, o pełne. Pierożki, bardzo tak ja jestem dumna z siebie dzisiaj, się postarałam. Wyszło mi tyle pierogów, oczywiście trochę przy pracy też pojadłam, żeby nie było. Rozkładałam sobie już ostygły, resztę pochowam, a ten talerz zabiorę do teściowej, bo idziemy do niej. Idziemy do teściowej na takie spotkanie rodzinne. Jest tam wujek od misia, przyjechał. Ja się właśnie ubieram. Teściowa wyjeżdża na... Muszę się jeszcze znaczy ubieram się. Jeszcze jedę kury zamknąć, a muszę się iść ten, ogarnąć. Co mówiłam? W tym świetle tak nie wyglądam. Narobiłam się, zrobiłam tych pierogów i w ogóle. Ugotowałam kapustę. Jestem narobiona, Wam powiem. A teściowa wyjeżdża do sanatorium 2 tygodnie i przyjechał na długi weekend majowy wujek i robi taką obiad-kolację. Takie spotkanie rodzinne, więc biorę pierogi i jakieś tam ciasto kupiłam jeszcze i idziemy. Idziemy pogościć się, trochę posiedzieć, pogadać. No i dzisiaj ten vlog będzie taki nijaki, nic mi z niego nie wyszło. Cały dzień stałam na garach, cały dzień na gotowaniu, na szykowaniu. I pewnie tego vloga jeszcze połączę z jutrzejszym dniem, ale idę się trochę uczesać i zaraz wychodzimy. Tam siedzi Paweł. Nie dosięgasz. Za wysoko siodełko, trzeba niżej wziąć. Będziesz jeździć? No. Jedziesz. No. Jedziesz. Dawaj. Dobrze. Schudniesz. Odchudzasz się? Mi by się przydało takie odchudzanie. Krecik, chodź się pokażesz. A jak on ma na imię? A Gucio, mi się z Krecikiem myli. Sonia. Gucio. Ojej, jaki zachrypnięty. Ale nas obszczeka. Gucio. Ja zawsze niego mówię Krecik, zielony ma brecik. Gucio. Sonia go pogoni. O. No i tak będzie nas szedł z nami. Idziemy na spacer. Chodź, Gucio. Idziesz z nami? Gucio. I
Pogoni mi się go! Ale go pogonił! Idziemy na spacerek. Witam się z wami kolejnego dnia. Już jest dzień kolejny. Wczoraj już wieczorem nic nie nagrałam. Powiem wam, że wróciliśmy późno od teściowej. Fajnie było, miło, sympatycznie. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. W sumie tam coś tam nagrałam, chyba jakieś tam kawałki, ale nie za dużo. Ale no, miło było, fajnie. Dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj jest u mnie sobota. Znaczy już jest sobota wieczór, już jest 19. Dzisiaj robiliśmy ostatnią grządkę. Robiliśmy. No dobra, niech będzie, że robiliśmy. No oczywiście pomagałam, tak, mentalnie tutaj wspierałam mojego Pawła. Wołasz mnie? Nie. Paweł tam robi swoje teraz rzeczy. W każdym bądź razie ostatnią grządkę mam skończoną, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Teraz prace tutaj porządkowe i jeszcze tą jedną grządkę taką drewnianą ziemi mi nasypał Paweł, ale muszę to sobie, wiem, wygrabić, bo tam jest pełno trawy takiej, wiecie, on tam nie patrzył się, jak to będzie, no po prostu muszę tą wypielić to. O, dobre słowo, wypielić. I tak, czekajcie, ten kabel tu wezmę z tych truskawek, no i tak, no i poczekajcie. Dobra, i tak, usiadłam sobie. No i co? Co wam powiem? Amelka jest na urodzinach, pojechała do koleżanki na urodziny. Nawet wam nie nagrałam tego, co ona jej kupiła, ale tam kupiła jakieś kosmetyki, słodycze, perfumy i takie tam. Po prostu tak dzisiaj jakoś tak zalatana byłam też i jakoś tak nie ogarnęłam tego. W każdym razie tam za godzinę będzie trzeba po nią jechać, to chyba już Paweł po nią pojedzie. My jeszcze jesteśmy tutaj na dworzu. Tam Paweł sobie tam coś tam jeszcze dłubie robi, tam zadaszenie musi robić i tak dalej, bo teraz jest ładna pogoda, to można robić te zadaszenie i żeby przyszli nam tam pokończyli, co mają pokończyć panowie. Pokażę wam tą grządkę, no i tyle. I dzisiaj przez cały dzień od samego rana nic kompletnie nie nagrałam, kompletnie, słuchajcie, nic, jakoś nie mogłam się w ogóle ogarnąć do tego nagrywania, bo no, jak chłopiec w domu, no to wiecie, jak to tak, jak to jest. Co to mi tutaj? Komar? Sonia, misiek, o Jezu, się wściekają. W każdym bądź razie, co ja chciałam powiedzieć wam. Jutro jest niedziela, niedziela handlowa i ja chyba jutro pojadę. Miałam się jechać na targ, ale nie pojechałam na ten targ, bo nie chciało mi się, powiem wam szczerze. Nie chciało mi się. Może na tą giełdę byśmy pojechali, bo u nas taka giełda jest w niedzielę. Zobaczyłam tam jakieś kwiatki, w ogóle jakieś tam, wiecie, różne takie rzeczy. Zabawa cały czas. Cały czas się wściekają. Cały czas. O. I się tarmoszą. I po tym piachu, i po tym wszystkim. Non stop. Kompletnie dzisiaj, no nie mogę się skupić, tak się wściekają. Pogoda. Powiem wam jeszcze o pogodzie. Pogoda dzisiaj była przepiękna. Troszeczkę wiało, ale było naprawdę na słońcu super. 20 parę tam stopni było. Misiek, co ty robisz? Misiaczku. To właśnie tutaj wszystko muszę to zgrabić i wypielić, tą ziemię. Misiaczek. Ojoj. No i tak, i mam nadzieję, no i ten w ogóle cały tydzień, ten majowy weekend, bo dzisiaj u mnie jest sobota, wy to widzicie. We wtorek? Nie, w poniedziałek wy to widzicie, bo ja wczoraj nie skończyłam tego vloga, to chyba widzicie to w poniedziałek, w sumie to ja nie wiem, bo ja się już pogubiłam. W każdym bądź razie majowy weekend, ten cały długi tydzień od poniedziałku ma być przepiękny, 25-8 stopni, słońce, jeszcze nie, więc ma być cudownie. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo będę miała naprawdę co robić w ogródku. Paweł też ma być w domu, to więc też będzie miał co robić. No, oczywiście nie tam, wiecie, codziennie nie będziemy nic tam tutaj tam poszaleć. Odpocząć trochę też trzeba, tym bardziej w majowy weekend, ale na te dni takie pracujące, że tak się wyrażę, to mamy, słuchajcie, co robić. Dobra, pokażę wam tą grządkę i na dzisiaj to będzie koniec takiego mojego smęcącego vloga.
Powiem wam, że przez te zimne dni, co były, taką depresję miałam pogodową. W ogóle dzisiaj, jak wyszło to słońce, to miałam z rana, to mówię, a pójdę, będę robić to tam, to siam, to. Jakoś tak wszystko przez siłę i na siłę. Jakoś tak, nie wiem, coś tam jeszcze mi nie pasowało dzisiaj z tym ciśnieniem czy z czym. No, więc tutaj mam tamtą grządkę zrobioną, tutaj będę tą kończyć, a tutaj tutaj były te grządki w spalet i tu będę miała palenisko, zrobię. Jeszcze mam fajny pomysł na palenisko. Takie ławeczki, będziemy palenisko, takie wiecie, na ognisko, żeby sobie tutaj robić. No tak zwane palenisko, zrobimy takie ławeczki w tym miejscu. Taki kącik właśnie sobie wymyślałam zrobić, bo w sumie mogłabym tam dalej jakiś warzywniak pociągnąć i tam jakieś warzywa mieć czy coś, ale nie chcę tam w ogrodzie mieć tam, gdzie mam trawę, tam paleniska, żeby tam łazić po tej trawie, deptać to i ten wolałabym mieć taki zakątek i ten zakątek sobie właśnie chyba zrobię tutaj. Tak sobie wymyśliłam. Miejsce na basen sobie przyciągnę trochę w tą stronę, też będzie trochę ten. I takie mam właśnie plany, a na to palenisko to wpadłam oczywiście dzisiaj, bo Paweł jak mi, o tutaj, tutaj z tego miejsca wziął, zabrał tą ziemię i wrzucił ją tutaj do tej grządki, to ja dostałam wizję, że tam będzie palenisko. No, a wiecie, wizje to jest coś, co ja bardzo lubię, bo jak ja dostaję wizję, to zawsze wszystko mi potem fajnie wychodzi. Dobra, koniec tego gadania, bo was tutaj zanudzę. Pokażę wam grządki z tej strony. Oczywiście tu jeszcze jest niepograbione, chociaż tam coś Paweł grabił tutaj w środku, grabił, ale to ja tak muszę po swojemu. I grządki się tak prezentują, jest ich 5 sztuk. I tu mam takie wejście, bo tutaj mam te dwie szklarnie, tutaj truskawki i tak dalej, ale jak już będzie ładnie zrobione wszystko, to wam pokażę. W każdym bądź razie tą grządkę dzisiaj zrobiliśmy. Tą ostatnią i to się tak prezentuje i tu mam takie wejście. Wejście zrobiliśmy takie, żeby można było przynajmniej taczką wjechać. Więc tutaj się taczką wjedzie. Tą płytę kupiliśmy, to ją obcięliśmy właśnie na pół i półka nam została, no ale no tak, tak wyszło. No i tak, tutaj trochę za dużo ziemi jest, ale może ona się ubije. Tutaj już zobaczcie, sałaty mi wychodzą. Oczywiście pielenia będę miała w tym roku, no bo to jest ta ziemia z chwastami powrzucana. Ile się dało wypielić, to się wypieliło, a ile nie, no to zostało, prawda? No i to tam wiecie, to się będzie tutaj czyścić. Ale tu jest sałata taka mieszana, różnokolorowa. I patrzcie, czekajcie. O, i już widać, że jest fioletowa, jakaś tam żółta, zielona. Różne kolory. Chyba mi to raczej, słuchajcie, nie przymarzło, bo ładnie to wychodzi. Dzisiaj sobie właśnie podlałam, bo było strasznie sucho. Rzodkiewki też już wychodzą. Te rzodkiewki są na taśmie. Zobaczymy. Nigdy na taśmie nie sadziłam, więc zobaczymy. Tutaj szczypior. Tutaj mam pietruszkę posadzoną. Też dopiero dzisiaj, jak słońce dostało, podlałam. Słuchajcie, widać, że już pietruszka wychodzi. Tutaj, o. I tutaj, więc fajnie. Taka pietruszka naciowa jest tutaj posadzona, a tutaj pietruszkę taką korzeniową, a tutaj rukola. Rukola też gdzieniegdzie powoli wychodzi, ale trochę tej słomy się tutaj nasypało, bo tu jest słoma pod spodem, ale to jeszcze sobie na dniach wyczyszczę. No i tutaj jest ta ostatnia grządka i tu jeszcze oczywiście muszę czarnej ziemi nawieść, przywieźć z worka, workowanej takiej, na górę, żeby do wysiewu było. I to się tak prezentuje. No i mam 5 tych skrzyń. Tak jak wam mówiłam, ja chciałam tak, żeby one były, żeby było jak najmniej miejsca wykorzystane, a najwięcej, dużo przestrzeni było do sadzenia. Dlatego takie zrobiliśmy, że wiecie, jedną z drugą się połączyło, taki jakby ten kwadrat czy coś takiego. No i można się tutaj ruszyć, no i takie przejście, żeby można było i wydaje mi się, że jest dobrze. Zobaczymy, jak się sprawdzą, to będziemy dalej kombinować i dalej gdzieś robić jeszcze takie skrzynie. Na razie na ten rok, na to, co chcę posadzić, to tyle mi skrzyń starczy. Ale na pewno się dobrze sprawdzą, bo nie będzie trzeba pielić. Tu mam jeszcze tą jedną skrzynię, drewnianą ją zostawiłam i tą ziemię sobie zaraz tutaj wyrównam, bo i tak będzie jej, widzę, mało. Tam będzie te palenisko, tam się pozabiera te końcówki blach. To wszystko, no i zobaczymy, jakoś to, słuchajcie, będzie, więc jeszcze mam czas,
to sobie jeszcze to wygrabię. Pampusie też na dwór wyszły dzisiaj. 2 tygodnie w domu siedziały, jak tak zimno było. I co, misiu, zrobiłeś? Misiek, i co zrobiłeś? Popędziłeś, uciekły pampunie. I w miarę tu wygrabiłam, ale jeszcze mało ziemi. Będzie trzeba dokupić tutaj jeszcze ziemi, bo będzie mi potrzebna. Tutaj powywalałam to wszystko. Jutro albo któregoś, jutro to może nie, się zagrabi i pozabiera się, bo tutaj były te palety i tak sobie takimi blachami odgrodziłam, żeby ziemia nie wysypywała się, to muszę tam tak zrobić. I tu będzie takie palenisko z kącikiem, zobaczymy jak to wyjdzie. No, więc tak to wygląda, jeszcze roboty jest bardzo dużo. Kończymy dzisiaj tego vloga, już noc, u nas jest godzina 9. 21, znaczy się, muszę Sonię puścić, bo przecież nie weszła. Dziękujemy Wam dzisiaj za oglądanie. Zapraszamy oczywiście jeszcze na jutro. Chodź, Sonia. Misiek, chodź, Sonia, będziesz spał na dworzu. Boże, z tymi psami to jest szał. No ja rozczochrana, ale to nic. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i do jutra pozdrawiamy Was. Pa! Pa.